Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam bardzo, bardzo prosty wzór. Wzór, który jest z owiniętymi oczkami 3 razy i powstaje wtedy taki jakby supełek, można to nazwać. Widzicie, to jest owinięte 3 razy. Będę robiła to bez drutu pomocniczego, bardzo łatwą metodą, zaraz Wam to wszystko pokażę. Oczywiście mam szkic znowu do tego wzoru. Chciałabym do tego szkicu powiedzieć, bo mamy liczbę oczek, słuchajcie, podzieloną przez 8 plus 2 oczka brzegowe. Jeżeli robicie w okrążeniach, to macie tylko tą liczbę oczek podzieloną przez 8, nie macie dwóch brzegowych oczek. Na wysokość mamy 10 rzędów albo 10 okrążeń. Tu jest na końcu 8 oczko, jest oczkiem lewym. Zobaczcie, to jest ta przerwa pomiędzy raportami. Widzicie to tutaj? To jest ta przerwa, która jest pomiędzy raportami. I ona również jest tutaj. Te 3 oczka, które są ściegiem francuskim, one nie należą do wzoru. To jest tylko dla Was zrobione, żeby się nie zabijało. Tu po tych 3 oczkach, widzicie, jest to 1 oczko lewe. Jeżeli nie chcecie, żeby Wam się to za mocno ściągało, jeżeli nie potraficie luźno robić tych owinięć, to zróbcie sobie, albo jeżeli chcecie na przykład mieć większą liczbę oczek niż 8, to zróbcie sobie tutaj 2 lewe oczka. To jest tylko taka moja propozycja. Może Wam to się spodoba z 8, to będziemy, ja i tak będę robiła 8 oczkami. Mamy tutaj na początku na niebiesko prawe oczka. Tak jak powiedziałam, to są lewe oczka. Tutaj ta trójeczka w tym fioletowym znaczku oznacza, że z 3 prawych oczek, 3 prawe oczka owijamy 3 razy. Następnie przerabiamy je na prawo. Wszystko pokażę Wam. Będziemy robili 2 raporty na szerokość i 1 raport na wysokość. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Na samym początku pierwsze oczko brzegowe ja zdejmuję, a ostatnie przerabiam na lewo. A więc pierwsze oczko brzegowe zdejmuję. W okrążeniach nie macie oczek brzegowych, pamiętajcie o tym. Następnie mamy 2 oczka prawe. Kolejne 3 oczka, które są na lewym drucie, przenosimy bez przerabiania z lewego na prawy drut, z tym, że ja kładę tą nić przed robótką i teraz dopiero przenoszę te 3 oczka bez przerabiania. Nić wędruje z powrotem za robótką, a te 3 oczka, które przeniosłam, wędrują znowu na lewy drut. Nić kładę znowu przed robótką. Oczka bez przerabiania z lewego na prawy drut. Nić za robótkę, oczka z powrotem na lewy drut. I jeszcze raz to samo. Nić przed robótkę, oczka nieprzerobione z lewego na prawy drut przenosimy, nić za robótkę i ostatni raz one są teraz przeniesione z prawego na lewy drut i teraz będą pojedynczo przerobione na prawo. 1, 2 i 3. Tak to wygląda, zobaczcie. Nie zaciągajcie tego za mocno, bo wtedy Wam się to będzie za mocno marszczyło. Następnie mamy 2 oczka prawe i to 1 oczko lewe. Rozpoczynamy drugi raport. 2 prawe oczka, nić przed robótkę, 3 oczka przenosimy bez przerabiania z lewego na prawy drut. Te oczka kładziemy, nić za robótkę kładziecie, te oczka z powrotem na lewy drut. Nić przed robótką, oczka z lewego na prawy drut, nić za robótkę i jeszcze raz, zobaczcie, w ten sposób, nić za robótkę z powrotem i gotowe. 3 razy owinęliśmy. Teraz robimy te 3 oczka pojedynczo na prawo. 1, 2 i 3. Następnie mamy 2 prawe oczka. I 1 lewe. I powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie 1 oczko brzegowe. Ja robię je na lewo. Odwracacie Waszą robótkę. Jesteście w parzystym drugim rzędzie.
oczko brzegowe i przerabiacie tak, jak oczka schodzą Wam z rutu. Jeżeli robiliście w pierwszym rzędzie to oczko lewe, to ono Wam tutaj schodzi jako prawe. Jeżeli robicie w okrążeniach, to to lewe oczko w drugim okrążeniu czy w czwartym okrążeniu przerabiacie na lewo, bo tak schodzi. Tutaj schodzą nam oczka, te, które przerabialiśmy na prawo, one schodzą nam jako lewe oczka. W okrążeniach przerabiacie te oczka na prawo, bo tak nam schodzą z drutu. I w ten sposób przerabiacie każdy jeden parzysty rząd lub parzyste okrążenie. I na końcu mamy już oczko brzegowe, również przerabiamy je na lewo. Odwracamy robótkę i jesteśmy w trzecim rzędzie. Oczko brzegowe i już po tym oczku brzegowym robimy pierwsze owinięcie. Zobaczcie, również tutaj Wy możecie ten wzór powiększać. Również tutaj możecie mieć przykładowo, zrobić więcej oczek, zrobić tutaj na początku jedno lewe oczko i dopiero później zacząć te trzy oczka owijać. To już tylko on jest ruchomy, ten wzór, można powiedzieć. Nić przed robótkę, trzy oczka przenosimy bez przerabiania, nić za robótkę, z powrotem kładziemy je na lewym drucie, kładziemy nić przed robótką, przekładamy je bez przerabiania i tak trzy razy. Zobaczcie. I teraz ostatni raz wędrują z prawego na lewy drut i będą przerobione pojedynczo na prawo. Ja mówię pojedynczo, ponieważ spotkałam się już z panią, która przy innym wzorze, gdzie było coś, nie pamiętam, ale myślała, że wszystkie razem oczka na prawo przerobić i już później jej się nie zgadzało, a po prostu nie zrozumiała, myślała, że te wszystkie razem trzeba przerobić. Dlatego mówię, żeby tu przerabiać pojedynczo. Następnie mamy jedno oczko prawe i znowu nić przed robótką, za robótkę, znowu przed, oczka wędrują bez przerabiania. One sobie tak wędrują, zobaczcie, z jednego drutu na drugi i ostatni raz z prawego na lewy. I teraz będą pojedynczo przerobione na prawo. Pierwsze, drugie i trzecie. I na końcu mamy oczko lewe. Rozpoczynamy drugi raport, nić przed robótką. Te oczka nie przerabiamy, tylko je przenosimy. Nić za robótkę. Zobaczcie, to idzie bardzo szybko. To można robić z drutem pomocniczym, ale według mnie to jest niepotrzebne, bo to jest ten sam efekt. Nić za robótkę i zobaczcie. I teraz pojedynczo je przerabiam na prawo i to idzie naprawdę bardzo szybciutko w ten sposób. Gotowe. Jedno oczko prawe i znowu nić przed robótką. Trzy przenosimy, nić za robótkę, zawijamy do przodu i jeszcze raz będzie owinięcie. Tu musimy zdjąć, żeby ta nić przeszła za robótkę i dopiero teraz pojedynczo przerabiamy na prawo. Oczko lewe i u mnie już jest oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę i czwarty rząd znowu przerabiacie tak, jak oczka schodzą Wam z drutu. I mamy piąty rząd. Piąty rząd, jak widzicie, jest identyczny jak pierwszy, a więc po oczku brzegowym mamy najpierw dwa oczka prawe. Następnie musimy znowu owinąć trzy oczka. Nić przed robótką, z powrotem przenosimy, nić za robótkę i jeszcze raz. I pojedynczo przerobić. I trzy.
dwa oczka prawe i jedno oczko lewe. I powtarzamy dwa prawe, trzy owijamy, i każde z nich przerabiamy na prawo. Dwa prawe i jedno lewe. I powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie macie jedno oczko brzegowe, ja je przerabiam na lewo. Odwracamy robótki i robimy kolejny, szósty rząd. Jesteśmy w siódmym rzędzie i jak spojrzycie na szkic, to widzicie, że siódmy i dziewiąty rząd są identyczne, a więc bardzo łatwe wzory bez owijania. Siedem oczek po brzegowym przerabiacie na prawo i jedno na lewo. I powtarzacie raporty, znowu siedem oczek na prawo i jedno na lewo. U mnie jest już oczko brzegowe, przerabiam je na lewo. Odwracam robótkę i robię ósmy rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. Przedostatni, dziewiąty rząd. Znowu po oczku brzegowym przerabiacie 7 oczek na prawo. Ten rząd jest identyczny jak siódmy, jak widzicie. I jedno na lewo. I powtarzam drugi raport. 7 prawych oczek. I jedno lewe. Na końcu mam już oczko brzegowe na lewo. Odwracam robótkę i w tej chwili robię ostatni rząd, dziesiąty, tak jak oczka schodzą z drutu. To tyle, moi drodzy. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo łatwy wzór. Wzór, który możecie wykorzystać naprawdę na wiele Waszych projektów. Na skarpetki czy rękawiczki, na szaliki, na czapki, na wszystko, co tylko potraficie wydziergać, ten wzór się nadaje. Nie jest to taki żaden gruby warkocz na przykład, czy nie jest ażur, tak jak na lato byśmy robili. I wygląda bardzo ładnie i jak widzicie, bardzo łatwo się go dzierga. To tyle. Gotowe. Dziękuję Wam bardzo za to, że gościliście znowu na moim kanale. Życzę Wam miłego, słonecznego dnia. U nas niestety pada. I zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Zostańcie zdrowi, cześć.